Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Jutro będzie pogodnie i słonecznie i podobnie jak dzisiaj odpoczniemy od upałów. Temperatura maksymalna w naszym regionie dojdzie do 26 stopni. Dzisiaj w nocy też będzie chłodniej niż minionej nocy, bo na termometrach 15 i 16 stopni. To znaczy, że łatwiej będzie nam nie tylko zasnąć, ale również wypocząć. To będzie pogodna noc bez opadów deszczu i bez burz. W regionie łódzkim również pogodnie i spokojnie, a na termometrach 16 stopni. W nocy wiatr będzie słaby, a ciśnienie będzie spadać. Pozostanie jednak wysokie, bo to aż 1020 hektopaskali. Jutro piękna pogoda w całej Polsce. Bardzo dużo słońca, zachmurzenie małe, maksymalnie umiarkowane, a więc o deszczu nie ma mowy. Temperatura dość wyrównana, bo od 25 stopni w regionach północnych do 27 na południu i na południowym wschodzie Polski. W regionie łódzkim niewiele chłodniej, bo w tym najcieplejszym momencie dnia 26 stopni w cieniu. W słońcu na pewno będzie trochę cieplej, a tego słońca jutro pod dostatkiem. Niewielkie zachmurzenie będzie się pojawiać, ale na pewno padać nie będzie. Ciśnienie z tendencją spadkową na barometrach 1018 hektopaskali. Warunki biometeo będą jutro niekorzystne. Nie najlepiej możemy czuć się również w kolejnych dniach, bo pogoda będzie naprawdę dynamiczna. W piątek będzie gorąco, aż 32 stopnie, a weekend zapowiada się burzowo. I synoptycy ostrzegają, że zjawiska, które wystąpią, mogą być gwałtowne i niebezpieczne. Potem popłyną do nas chłodniejsze masy powietrza i w przyszłym tygodniu w naszym regionie na termometrach będzie nie więcej niż 20-21 stopni. Dziękuję Państwu za spotkanie i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.